Leszek Głuchomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radio. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Kibice Warty, którzy świętowali zakończenie poprzedniego sezonu z bardzo dobrym miejscem w top 5 swojej ulubionej drużyny, przecierają teraz oczy ze zdziwienia, patrząc na to, że Warta znajduje się na przedostatniej 17 pozycji w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem zaledwie 7 punktów. To bardzo trudna sytuacja dla swojskiej bandy i wie o tym dobrze szkoleniowiec Zielonych Piotr Tworek. Na pewno jest to trudny moment. Nie przypominam sobie, żebyśmy wcześniej mieli taką niechlubną serię. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten moment się zakończył. W ubiegłym sezonie stwarzaliśmy sobie pół sytuacji, strzeliliśmy bramkę, bądź nawet dwie. Teraz przychodzi nam to zdecydowanie trudniej. Realnie podchodzimy do sytuacji, która teraz jest u nas i zawodnicy też czują powagę sytuacji. Wiemy, że to jest taki też newralgiczny moment, żeby ta grupa, która jest przed nami, nie odskoczyła za daleko, a więc zdajemy sobie sprawę, że ta różnica punktowa, ona może być trudna później do dogonienia. Ale też z drugiej strony nie możemy skupiać się już na końcu rozgrywek, tylko pośrednio musimy też przygotować się do najbliższych meczów, bo one mogą spowodować zupełnie odwrotną sytuację, więc wszystko się może zmienić i w to wierzymy i tak pracujemy. Trzeba zrobić wszystko, żeby wrócić do strzelania goli, wygrywania meczów, no i co za tym idzie, zbierania punktów. Najbliższa okazja już w niedzielę o 17:30 na domowym stadionie w Grodzisku w starciu ze Stalą Mielec. Stal Mielec jest mocno w ofensywie, bo zrobili w końcówce udany transfer. Myślę tutaj o Fabianie Piaseckim. Ten zespół pokazuje, że jest bramkostrzelny. Tu musimy uważać, szczególnie w sytuacjach, kiedy będzie Stal Mielec sobie organizowała pod naszą bramką. Na pewno jest to ważny mecz, na pewno jest to mecz, który może zbliżyć nas do tej grupy zespołów, która będzie uciekała z tej strefy spadkowej i tak do tego podchodzimy. Oby ten mecz był tym dawno oczekiwanym przełamaniem i powrotem na ścieżkę zwycięstw. Tego bardzo gorąco życzymy Zielonym. Prosto z szatni. W szeregach swojskiej bandy witamy nowego zawodnika. Jest nim Dawid Szymonowicz, były młodzieżowy reprezentant Polski, 26-letni obrońca, który przez ostatnich kilka lat występował w Jagiellonii Białystok. Był także na wypożyczeniu w Termalice, w Rakowie oraz Krakowi. Teraz na zasadzie wolnego transferu dołączył do Warty. I chociaż w tym meczu nie będzie mógł pomóc swoim kolegom, to jednak Piotr Tworek bardzo cieszy się z jego przyjścia. Dawid w tym trudnym momencie, w którym my teraz jesteśmy, przychodzi do Warty po to, żeby nam też pomagać i zrobi na pewno wszystko, żeby tak było. Każdy trening na pewno będzie dla niego możliwością zbudowania jeszcze lepszej formy niż ma. Witamy w Zielonej Rodzinie i życzymy sukcesów w ekstraklasowych bojach.